mam coś twardego. Ciągniemy. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym unboxingu paczki od widza. Słuchajcie, dzisiaj unboxujemy paczkę od Pieterki, ale jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nie przy biurku, to z tego prostego powodu, że ta paczka to by mi tam nie wlazła. Pewnie, że podanie Piotrkowi mojego domowego adresu było chyba jednym z lepszych pomysłów, nie wiem, jak mi to zatachało. Chociaż teoretycznie jest lekkie, natomiast jest wielkie i nieporęczne. Ale dobra, ja to tylko zdążyłam odpakować, w ogóle Piotrek, na przyszłość, jak tak zakleisz paczkę, to możesz mi też dosłać nożyczki, bo prawie swoje rozwaliłam. Dobra, otwieramy. Pierwsze co widzimy, to dużego misia z napisem LOVE. Może kamień to nie jest. A misie jest kochany i taki duży, o, taki misiowaty. Piotruś, podobny do ciebie, tylko nie ma loczków. To i może nie masz takiej twarzy, ale będzie mi się kojarzył, zwłaszcza jak tak łbem, te lepiej kropy się podoba. Także misiu sobie tutaj, o, wsiądzie, zasiądź sobie, misiu, rób tło. To na co live'owi wiedzą, że czekałam najbardziej. Czarny papier toaletowy. Ale nie tylko czarny papier toaletowy, kurde, sorry, ja wiem, że to jest papier toaletowy, ale to jest mroczny papier toaletowy. Kto by nie chciał mieć mrocznego papieru toaletowego? Akurat czarny pod moje paznokcie i przy okazji, biorąc dalej moje paznokcie, fioletowy papier toaletowy. Jej! A żeby mój kanał nie był smutny, to jest też oczywiście zielony papier toaletowy. Także mamy, nie to, że teraz mam papieru toaletowego zapas na pół roku, ale mam po prostu trzy zajebiste kolory papieru toaletowego. Dziękuję ci, Piotr, bardzo serdecznie za nie. No i bo jak Piotrek powiedział na live, że ma czarny, to ja powiedziałam, że ja chcę mroczny papier toaletowy, a on mnie nigdzie nie jest do kupienia, nie wiem skąd on to wytrzasnął, ale wytrzasnął. Dziękuję, Piotruś. Dostałam trzy kolorki. Tutaj mamy list. Witaj, Kina. Cieszę się bardzo, że znowu wysyłam tobie paczkę. Jak wiesz, nie umiem pisać listu, więc przejdę do rzeczy. W paczce znajdziesz, nie wiem jak to napisać, napisy normalnie, papiery toaletowe, naklejki koty na ścianę oraz dwa prezenty na twoje urodziny. Jeden z nich miała na sobie Rose z Titanica i z tej okazji chciałam życzyć sobie dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, oraz dużo uśmiechu, spełnienia najskrytszych marzeń oraz jak największej ilości widzów. Niestety nie doszły do mnie wszystkie rzeczy, ponieważ niektóre z nich idą z zagranicy, ale jak tylko do mnie dojdą, to po prostu doślę do ciebie. Pozdrawiam, Pieterka. Lama, ja zapomniałem dopisać, że w paczce znajduje się jeszcze pluszak, który się w tobie zakocha. Pluszak już jest, papiery już są, ja oczywiście standardowo ten zjadam nożyczki. A, papiery na nich leżą. Chyba. Czekajcie, zmieniam. A u was po pokoju nie latają papiery toaletowe? Nie? Nudno macie. Jak widzicie, u mnie latają. Dobra. Tam jest nowe dildo. Kurwa. Piotrek, ja mam nadzieję, że to nie musi być jakieś super rozpakowane. Ja nie będę się z tym pół godziny bitolić. Mam nadzieję, że pudełko nie jest częścią zawartości. Okay. Ej, to dobre są kotki na ścianę i wzorki. A to jest no. A nie, to jest. A, to sobie wycinasz i przyklejasz. Wygląda to tak, są latarnie z jakimiś tymi motylkami, ciemami i tak dalej. Są kotki. Kotki. O, są kotki. Fajna sprawa, muszę ogarnąć jak to zrobić. Kropa, zostaw to pudełko. Będę sobie na ścianę, którą już pocisnąć.
No dobra. Zostały nam dwa najmniejsze prezenciki. Zacznę od tego. Swarowskie. Chyba to jest swarowski. O, mam bon na biżuterię swarowskiego. Piotrek dostanie kopa w dupę. Piotrek, ja nawet nie chcę myśleć, ile to kosztowało, zwłaszcza jeżeli to jest swarowski. Ale tak, są kolczyki i jest wisiorek. No, już, że tak powiem, się wystroiłam, łańcuszek jest, kolczyki są. Ja muszę się przyznać do tego, że kiedyś w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez kolczyków. Teraz rzadko noszę, głównie ze względu na to, że w słuchawkach mi przeszkadzają, ale powiem szczerze, akurat tak do bluzki mi dzisiaj pasuje, ale moje kolory i dziękuję, Piotruś, bardzo mi miło. W ogóle dostać od faceta biżuterię, w ogóle dostać kogokolwiek dla kobiety biżuterię, to jest wow. Dobra, czas na prezencik number 2. Okej, widzę, że biżuterii ciąg dalszy, w sensie kolczyków. Widzę, że teraz mogę na każdą okazję i do takiej ilości dziurek, jak tylko chcę. Ogólnie mam 5 dziurek na kolczyki. Są kwiatuszki. Są kamyczki. I są w sumie ciężko stwierdzić, co jakieś ptaszki chyba. Piotrek przysłał mi ptaszki. Bo to tak wygląda, jak takie lecące coś. W sensie jakiś ptasior. Wow. Dziękuję, Piotrek. Dziękuję. Także cóż. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą wielką pakę od Piotrka. Wiedziałam, że ona będzie taka duża, bo mówił, że w mniejszym papier dalej to nie wchodzi. Także dziękuję Ci, Piotruś. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mi wysłać paczkę, to adres do Pozdrestant jest na dole. Możecie wysłać, tylko nie zapomnijcie mi wtedy napisać wiadomości, że wysłaliście mi paczkę. A teraz przy dźwięku mojego buzika standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się i cześć!